Witajcie wszyscy, z tej strony Wojtas. W dzisiejszym odcinku, na zakończenie, będzie to już mój ostatni odcinek z FIFA 15, recenzja Didiera Drogby w formie. Mamy kartę overallu 82, która wygląda naprawdę nieźle. Poza tym, że mamy tylko 68 tempa, to 88 strzałów, 77 podań, 80 fizycznych, 78 dribblingu, 1,88 m, lepsza prawa noga, średnia pracowitość w ataku i w obronie, 3 gwiazdki sztuczek i 4 gwiazdki słabszej nogi. Atrybuty fizyczne nie powalają, mamy niedostatki w tempie, zwinności i równowadze, jednak bardzo dobrze wygląda siła fizyczna, skoczność, agresja, czy też atrybuty psychiczne, jak na przykład reakcja, czy też ustawianie się na pozycji. Umiejętności piłkarskie są naprawdę na wysokim poziomie i tak naprawdę poza strzałami finezyjnymi niewiele tutaj wymaga poprawy, a biorąc pod uwagę to, że Iworyjczyk ma aż 37 lat, robi to naprawdę spore wrażenie. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o statystyki, i zapraszam Was teraz do właściwej recenzji. Tak więc, zaczynając test tego rosłego zawodnika, poruszę najpierw kwestię jego wykończenia w polu karnym, które jest naprawdę świetne. W mojej opinii jeszcze lepsze niż w przypadku non-informa, a dodając do tego niesamowicie silną siłę strzału, śmiało mogę tutaj wpisać ogromny plus. Nieco rozczarowały mnie strzały z dystansu, które określiłbym jako przyzwoite, bo da się strzelić, pomaga w tym zresztą świetna siła strzału, ale problem polega na tym, że nie zawsze piłka leci w stronę bramki. Spodziewałem się tutaj nieco więcej, jednak z drugiej strony longshoty nie wyglądają w statystykach na jakieś niesamowite, także nie można tutaj wymagać cudów. Główki są naprawdę bardzo dobre. Do tego cecha potężna główka, dobra skoczność i 188 cm wzrostu. Jest to jeden z najlepiej grających głową piłkarzy, jakich znajdziecie w grze, więc na pewno Drogba sprawdzi się jako targetman. Bardzo duży plus. Muszę jeszcze wspomnieć o kontroli piłki, która jest dosyć dobra, dzięki czemu piłka nie będzie mu odskakiwać na 3 metry. Pomimo średniej pracowitości w ataku i w obronie, Drogba naprawdę dobrze się ustawiał. I chociaż czasami zdarzało się, że nie było go w polu karnym, to naprawdę nie jest źle, także tutaj również daje plus. Chciałbym jeszcze dopisać do plusów cztery gwiazdki słabszej nogi, bardzo dobre rzuty karne i całkiem dobre rzuty wolne. Drogba poza tym jest niesamowicie silny, zdecydowanie silniejszy niż to pokazują statystyki. Do tego ma on naprawdę dobrą agresję, także walka bark w bark jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Przechodząc do wad, zacznę oczywiście od nie najlepszego tempa. Przyspieszenie jest naprawdę słabe, szybkość sprintu niewiele lepsza, także kupując tego piłkarza, musicie liczyć się z takim minusem. Mamy też tylko trzy gwiazdki sztuczek i naprawdę fatalną zwinność i równowagę, co jest bardzo upierdliwe. Drybnik jest przeciętny, więc technicznie ogólnie jest tak sobie. Poza tym mamy jeszcze strzały finezyjne, których najlepiej w ogóle nie używać. Podkręcenie piłki jest niezbyt precyzyjne. Oddawanie strzałów podkręconych przeważnie to zmarnowany strzał, ale to są wszystkie wady, jakie znalazłem. Na Xboxie i PC cena minimalna to 30 tysięcy, a maksymalna 70 tysięcy, na PlayStation cena minimalna jest taka sama, natomiast maksymalna wzrosła o 10 tysięcy, także nie jest ogólnie źle, ale spokojnie możecie wylicytować i za najniższą możliwą cenę. Podsumowując, za taką cenę warto kupić drogę w formie, i chociaż ma on niedostatki w prędkości bądź w driblingu, na pewno sprawdzi się na wrzutki i da wiele jakości w Waszej drużynie. Z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się Wam podobała, to zostawcie łapkę w górze bądź napiszcie komentarz pod filmem. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale, tym razem będą one już z FIFA 16, także jest to ostatni odcinek z FIFA 15, pozostaje się wam uzbroić w cierpliwość do premiery nowej FIFA. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!